Witam serdecznie, Marcin, z tej strony. Jeżeli grasz posunięcie E4 albo przymierzasz się do grania posunięcia E4 w pierwszym posunięciu, to na pewno w swojej karierze spotkałeś się albo spotkasz się z takim debiutem, jakim jest obrona sycylijska, czyli posunięcie C5. I dzisiaj w tym wideo chcę pokazać jedno proste ustawienie, które pozwoli ci naklepać masę punktów. No i oczywiście w tym wideo pokażę Ci podstawowe idee, właśnie co możemy robić na obronę sycylijską, jakieś idee, partie oraz oczywiście podstawowe motywy taktyczne. Proste ustawienie dlatego, że wiem, że wielu zawodników ma masę problemów właśnie z tym otwarciem na początku swojej kariery. Także cóż, zabieramy się do oglądania i lecimy z dzisiejszym poradnikiem Let's Go. Na samym początku musimy sobie w ogóle zadać pytanie, jak powstaje obrona sycylijska. To oczywiście musimy zagrać posunięcie E4, a później posunięcie C5. I to jest nasza pozycja wyjściowa, jeżeli chodzi o obronę sycylijską. I na potrzeby dzisiejszego filmiku będziemy patrzyli dosyć proste, przyjemne i łatwe do zaimplementowania ustawienia, jakim będzie posunięcie koń na C3. Oczywiście Podejrzewam, że też wiele osób w komentarzach może później o tym pisać. Dlaczego, Marcin, nie podajeś posunięcia koń na F3? No otóż dlatego, że tu jest masa, masa roboty, a jeżeli chcemy coś, że tak powiem, na szybko, chcemy dosyć dobre ustawienie, które nam pozwoli kilka punktów naklepać i być gotowym na te podstawowe właśnie pozycje, no to jednak koń C3 jest takim prostszym wyborem, ponieważ no po, po, po końcu F3 jest o wiele bardziej większa złożoność, jeżeli chodzi o pozycje, które mogą jeszcze właśnie w partii powstać. Także tutaj właśnie będziemy grali posunięcie konia C3. Jaka jest w ogóle idea tego posunięcia? Otóż naszym podstawowym planem gry jaki chcemy tutaj stosować, jest bardzo często wybicie przeciwnika z otwarcia. Większość ludzi, jakbyśmy sobie właśnie później spojrzeli na ewentualne drzewko, czy tam na czeskomie, czy na jej czy na jakimś czesbejsie, zobaczymy, że tu posunięcie Koina F3 ma znakomitą większość, jeżeli chodzi o popularność. I rzeczywiście tam przeciwnicy będą najlepiej gotowi, będą tam po prostu mogli nas bardzo łatwo zaskoczyć, a po końcu 3 wiele osób już w tym drugim ruchu może być bardzo mocno zaskoczonych. No i w tym wypadku, jaki jest podstawowy plan gry, który kryje się zatem właśnie Tajemniczym posunięciem końca C3. Otóż my opóźniamy ruch skoczka na F3. Po co? A właśnie po to, żeby teraz pchnąć pionka na F4 i dopiero później zapakować konia na F3. To, jest, to będzie taka nasza pozycja wyjściowa, którą będziemy chcieli zawsze uzyskiwać. No ale wiadomo, przeciwnik ma tutaj kilka różnych możliwości. Można powiedzieć, że ja sobie w dzisiejszym wideo podzieliłem takie te ustawienia na trzy różne opcje. Jedna opcja to są te, takie wszystkie smoki, niesmoki, czyli tej postawienie tego gońca na to to, czyli po tej przekątnej A1-H8. Drugie ustawienie, które się często może pojawić, to jest totalne zabawienie punktowanie nasze, naszej możliwości, czyli to posunięcie E6, no i trzecie ustawienie to będzie takie, można powiedzieć miks tych E6, ale z jednej strony trochę nam przeciwnik pozwoli ustawić te nasze ustawienia. No i przede wszystkim, jak to zawsze mówię, jak się uczymy jakiegoś openingu, powinniśmy zawsze zacząć od głównej nitki. No i naszą główną nitką oczywiście, jak sobie spojrzymy na drzewku, jest albo posunięcie koniaczności, albo posunięcie G6, także w tej pozycji zdecydowanie chcemy sobie zobaczyć, co się po tym dzieje. No i tutaj wychodzi nasza bardzo ładna idea, czyli my chcemy szybko zdobyć

pewną kontrolę w centrum, zdecydowanie też oczywiście jeszcze na skrzydle królewskim, gdzie będziemy za chwilę chcieli właśnie nasz atak rozpoczynać. No i tutaj właśnie to jest nasza taka podstawowa idea, żeby już mieć później bardzo fajny rozwój, ale przy okazji w momencie, w którym my będziemy sobie mogli tutaj zapakować konia na f a później po wyprowadzeniu gońca zrobimy roszadę i szybko będziemy napierali na przeciwnika właśnie przez jakieś posunięcie typu F5. No i z reguły, jeżeli będziecie grali różne ustawienia, tak różne partie, to przeciwnicy na 90% przypadków Podejrzewam, będą wykonywali posunięcie albo G6 albo D6. No i w tej sytuacji nie będę ukrywał, że posunięcie G6 oczywiście no, wiedzie w tym wypadku prym. No i o co chodzi? My chcemy pójść posunięciem koina F3, no i teraz bardzo ważna kwestia. Przeciwnik stawia trochę takiego, zauważmy, przyspieszonego smoka. Smoka można powiedzieć, to jest bardzo silny gojiec po tej przekątnej, ale nasza idea jest zupełnie zupełnie inna. My chcemy jak najszybciej zroszować i rozpocząć atak na skrzydle klewowe. Co przez to rozumiem. W tej sytuacji podejrzewam, że wiele z Was już widziało różne ustawienia. To będzie posunięcie gojen C4, a posunięcie goniec na B5, tylko tu jest jeden malutki problem. Mianowicie, jeżeli poszlibyśmy teraz posunięciem koniec na B5, no to już te nowoczesne silniki pokazały i też ta nowoczesna teoria, że jest tutaj posunięcie końca D4, no i te ustawienia nie ukrywam przy uprawnej grze przeciwnika, są po prostu dla czarnego bardzo, ale to bardzo dobre. W ogóle jeszcze oponent nam grozi wzięciem tego teraz elegancko końca na B5. Także to jest takie, moim zdaniem, podejście bardzo podstawowe, aczkolwiek uważam, że co lepszy przeciwnik to będzie raczej w tej pozycji gotowy. Ale tutaj, drodzy widzowie, Mam jedną bardzo fajną koncepcję, mianowicie my chcemy pójść posunięciem A4. To jest moja idea i polega to na tym, że my zdecydowanie chcemy za chwilę skończyć rozwój, pójść posunięciem gojąc na B5, ale najpierw chcemy przeciwnika spytać. Kolego. O co chodzi? Co w tej pozycji zrobisz? No bo jeżeli pójdzie teraz posunięciem typu koń na F6, no to wiadomo, że oponent dostanie szybko posunięcie ewentualne E5. I nagle się okazuje, że przeciwnik nie jest w stanie zbytnio w tej pozycji, no tym skoczkiem się jakoś tam cofnąć. No bo nie pójdzie tutaj, no bo koń G4 to jest zawsze hatrze. Pochodzi po jakieś ewentualne ataki. Po koń 8 no to wygraliśmy w sumie czas i możemy teraz tą naszą ideę bardzo fajnie realizować. A w koń D4 nie będzie tak silny z uwagi właśnie na to, że zawsze będziemy mogli pionkiem z A4 odbić tej końca na B5, ewentualnie nawet pójść posunięcie Typu koń na E4, na przykład. Nie, także, albo w ogóle możemy zroszować. Także to jest dla nas super sytuacja, i tu już mamy taką delikatną, mi się wydaje, taką delikatną presję w pozycji. Pomimo tego, że tam silnik mówi, że ta pozycja jest po prostu równa, także ja do końca się tu nie zgadzam, bo tutaj rzeczywiście mamy bardzo fajną, e, bardzo fajne możliwości. Ale przechodząc do klubu naszej pozycji, z reguły po posunięciu A4, przycinik będzie miał takie, wiecie, wielkie oczy. W ogóle o co w tej pozycji chodzi? Otóż będzie chciał na pewno jakoś skończyć tej, w tej pozycji rozwój. I ja się spodziewam najczęściej posunięcia e, D6. Tu za chwilę sobie przejdziemy do innych boków, bo tutaj będzie trochę więcej roboty, ale, ale spoko. Zaraz on pokażę, o co chodzi. Naszą główną ideą w tym wariancie, czyli w tym koniu na C3 szybkim posunięciu F4, jest to, że my chcemy za chwilę rozpocząć atak na skrzydle oczywiście królewskim, z reguły przez posunięcie F5. No oczywiście przeciwnik teraz się wybronił przed ewentualnymi E5, -kami. no i w tej sytuacji naszą ideą właśnie jest to dopuścić go na B5. No to takie pytanie, Marcin, dlaczego w takim wypadku posunięcie go na B5, a nie posunięcie go na C4? Otóż dlatego, że uważam, że w tej pozycji bardziej kluczowe jest to, że my możemy przeciwnikowi ewentualnie rozbić strukturę opionową na C6, no i też oczywiście wyeliminować skoczka, który może później wejść na bardzo mocno po D4. Naszą główną ideą będzie to, że my chcemy i tak czy siak atakować na strzydle Dlatego też ten goniec akurat w tej sytuacji nie będzie moim zdaniem aż tak tutaj istotny. No i powiedzmy, mi się taka w ogóle parta kiedyś zdarzyła. Właśnie oponent przed posunięciem goniec na D7. Możemy sobie oczywiście pójść D3 posunięciem. I idea jest następująca. Tutaj jeszcze, ja się trochę z tego śmieję, bo tu już maszynka mówi, że jest dosyć średnio. Ale im będziemy głębiej, to tym jakby później maszynka powie, że w sobie mam rację. W tej pozycji po posunięciu A6 po prostu możemy wybijać na C6. No i później robimy swój klasyczny plangry właśnie. Przechodzimy do naszej głównej nitki z posjęciem dama 1 dama H4. Także to jest jakby coś, co my sobie dzisiaj będziemy to robili. I nasza główna idea polega na tym. Zauważcie, że M6, po, po oczywiście sobie kończymy rozwój w tej oto sytuacji. No i w tym wypadku, jeżeli przeciwnik zroszuje w pozycji, my. Gramy to, o czym wcześniej mówiłem. Chcemy wybić gońcem na C6, tak? Że przeciwnikowi, albo jeżeli przeciwnik nam pomoże, rozbije sobie surepionę, no bo to jest dla nas w ogóle super sprawa, albo jeżeli odbije gońcem, wtedy my możemy iść naszym klasycznym atakiem, właśnie w tym wariancie, czyli naszym takim głównym wariantem, naszą główną ideą jest to, żeby ten hetman za chwilę znalazł się w presji na króla przeciwnika. I z reguły ten hetman ląduje na polu H4, aby szybko wzmacniać atak na punkt H7. Także musimy tutaj takim wręcz klasycznym motywem przerzutu pójść posunięciem dama na e1. Dama na e1, posunięciem a6, na przykład, przeciwnik poszedł bardzo jeszcze tak, tak mocno, my posunięciem dama h4, no i teraz nasze tak się bardzo za chwilę ładnie będzie rozpędzał. wielu zawodników już w tym momencie na przykład się bardzo mocno gubi i myśli, a, ta tak w sumie nie działa, tu nic nie ma w tej pozycji, a zaraz, zaraz wam pokażę motyw, który totalnie nam pozwala tą pozycję po prostu przeciwnika rozbić. Mianowicie, gdyby na, nas przeciwnik dalej, powiedzmy, pacyfika bo wiadomo, to jest jakieś posunięcie, h się można pójść, można pójść posunięciem, oczywiście Hetman D7, co też tam daje pewne szanse, ale tutaj nie ma, nie ma tragedii, ponieważ po posunięciu podjazdu B5, naszą podstawową ideą po tym zapakowaniu Hetmana na pole H4 i już atakowania punktu H7, jest pchnięcie pionka na F5, tak? Czyli my chcemy pchnąć pionka F, żeby raz odblokować sobie potencjalnie linki, gdyby przeciwnik wybił pionkiem, oczywiście, na F5, albo też chcemy pójść posunięciem goniec na H6. Zapakować się gońcem na H6, później pójść posunięciem koni na G5 i w idealnym wszechświecie wybić na G6, wybić na F6, praktycznie, i później przeciwnika zamatować. No i popatrzmy, popatrzmy w ogóle, jak to się może szybko tutaj eskalować w tym kierunku. Powiedzmy posunięcie B4. Koń e2, c4, posunięcie koniec na h6, no i w tym wypadku po jakimś szachu, powiedzmy, gdy poszło cbd, możemy wybić cd, powiedzmy, wieża ac8. I tutaj wchodzi nasz ten taki idealny atak, czyli tutaj zauważmy, koniec wjechał na h6, wymieniamy tego bardzo silnego obrońcę czarnych pół po stronie przeciwnika i później wjeżdżamy właśnie posunięciem koniem na g5. To jest jakby taka nasza podstawowa idea i w jaki sposób możemy konstruować nasz atak w tego typu sytuacjach. Idea jest prosta. Chcemy za chwilę tutaj wybić oczywiście na g6, wybić na g7, wybić na f6 i tą partię zakończenie. Powiedzmy, gdyby nam poszło jakieś posunięcie, na przykład typu a przecież takie totalną głupotę wykonam teraz z tej pozycji, nie? To zauważcie, mogę wybić się w 6 On sobie jest bije G6, my możemy wybić go więc BG7 król BG7. No i teraz wieża bije na F6. I to jest taka nasza podstawowa idea, tak, powiedzmy, EBF, no i oczywiście Dama na H7. Z matem bardzo ładny tutaj finish w tej pozycji. Ale gdyby tam było jakieś króla jeszcze, no to oczywiście też możemy pójść z bardzo ładnym atakiem znowu. Król się tutaj musi cofnąć tutaj. No i dama na H7 z matem. Także to jest taka nasza podstawowa idea, do czego my dążymy w tego typu sytuacjach. I do tego nam się właśnie bardzo mocno przydaje ta idea z posunięciem A4, żeby tutaj delikatnie przeciwnika zapytać. Kolego. Co ty chcesz w tej pozycji zrobić? Jakby to jest nasze podstawowe założenie, czyli pH ma 4 po tym ustawieniu tego fiancetta, tak, czy tam fianketta. wtedy gra a 4, żeby przeciwnika zapytać, ok. Kolego, co chcesz w tej pozycji zrobić? Wiadomo, gdyby tam poszło posunięcie, e, teraz może sobie przejdźmy w ogóle taki totalnych od tej głównej nitki. Teraz przejdźmy sobie do takich totalnych boków, drodzy widzowie. żebyśmy w ogóle ogarnęli, o co w tych pozycjach chodzi. Jeżeli powiedzmy na te nasze magiczne posunięcie e, posunięcie konia c3, przeciwnik pójdzie posunięciem koniem na f6 na przykład, nie? Czyli tej mówi: "Aha, chcę być sprytny. Jeszcze tego konia sobie nie wystawię, żeby tego motywu nie było na przykład kiedyś", nie? No to wiadomo, teraz pchają posunięcie e5, przeciwnikowi zabraliśmy punkty, e, punkty 4 punkty d5, tak że on się musi tych Grzyciutko tym skoczkiem wrócić, także to mu się totalnie nie opłaca. Tak samo tutaj, posunięcie E5 jest moim zdaniem mega słabe, z uwagi na to, że zauważcie, przy postawionych pionkach na, na polu C5 i na polu E5, no w tej sytuacji niestety, ale robią się, znaczy niestety się w sumie, robią się ogromne dziury po stronie przeciwnika, właśnie po tych białych polach. Także tutaj. Prosty plank, drodzy widzowie, ma do zaproponowania. Możemy pójść po prostu C4. No i w tej pozycji, po jakimś posunięciu, na przykład konia C6, możemy pójść D3. I bardzo ważne jest to, że znowu chcemy dojść do posunięcia F4. Takie jest nasze założenie, czyli za chwilę chcemy pójść koń G2 z posunięciem F4 i bardzo fajną presją na pozycję przeciwnika. Na przykład koń na F6, koń na G2, posunięcie na C7, czyli ono, że do jakiejś oszatki. my tak samo szybko chcemy zroszować. No i teraz posunięcie F4 z bardzo fajnym atakiem. Moim zdaniem ta pozycja nie jest dla przeciwnika taka prosta i naprawdę tu się można bardzo szybko złożyć. W takim sensie, że można szybko właśnie wpływać w pozycję praktycznie bez kontry. Jakby naszą taką główną ideą w tej pozycji, zobaczcie, chcemy pchnąć tego piąka do przodu, i naszym takim idealnym scenariuszem jest to, żebyśmy my w tej pozycji zostali skoczek versus czarnopolowy gońc. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nie będzie komu bronić punktu, po prostu nie będzie komu bronić punktu D5. Także to będziemy mogli te białe pola właśnie później bardzo ładnie wykorzystywać i powiedzmy tutaj po jakimś A6, A4 możemy sobie śmiało później pójść gońc G5 trochę wymienić tego gońca, wpakować konia na D5 z bardzo fajną pozycją. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawa gierka no i tutaj jest wiele fajnych motywów właśnie do, do rozgrywania. Na przykład właśnie albo zapakowanie konia na D5, albo koń G3, koń na H5 z bardzo przyjemną po prostu tutaj presją na pozycję przeciwnika. No ale... To jest posunięcie E5, nie? Co by się stało, gdyby w tej pozycji, zamiast tego posunięcia konia C6, nastąpiło posunięcie, powiedzmy G6? No cóż nic innego, no, gramy po prostu dokładnie to samo, co wcześniej, czyli znowu pakujemy posunięcie F4 i pogoniąc G7 mamy koń na F3 i przeciwnik suma summarum musi przechodzić do tego, co już właśnie sobie tutaj wcześniej analizowaliśmy, czyli to posunięcie koń na C6. I znowu mamy tą samą pozycję, posunięcie znowu A4, bardzo fajna próba, no i znowu przeciwnik musi coś w tej pozycji zagrać. Prawdopodobnie jest to posunięcie d 6 które wykonuje 9 na 10 szachistów po prostu w tego typu sytuacji. Także to jest jakby też przejście, pokażę, że się nie musimy się tego bać. No i tutaj dochodzimy do kwestii D6, bo też takie coś się może wydarzyć. No i nie zgadniecie, co teraz się wydarzy na pozycji. No F4, kto by się spodziewał, nie? I po jakimś końcu znowu posunięcie koń na F3 i po posunięciu G6, znowu pakujemy e, za chwilę posunięcie, możemy pójść posunięciem A4 z bardzo typową pozycją. Nawet bym się teraz pokusił może od razu posunięcie go na 5 dlatego że nie ma ruchu typu koń D4, z uwagi właśnie na to związanie po tej przykładzie. Także to jest też dla nas super właśnie e, sytuacja. Także to jest to. Po posunięciu e, może być jeszcze posunięcie, na przykład, e, może do tego jeszcze sobie wróćmy. Posunięcie powiedzmy D6, F4, koniec C6, i posunięcie E6, na przykład. Teraz tego też się nie boimy, ponieważ na jakieś właśnie takie setupy, a takie ustawienia z typu E6, gdzie on nie gra ani g ani tego typu rzeczy, po prostu my możemy sobie przejść do takiej lepszej redakcji, jeżeli chodzi o Sycyla. Czyli możemy pójść posunięciem D4. No i zauważmy, że w tej sytuacji, naszym takim prostym planem gry, może być posunięcie typu koniec na E3. E, może tak po podświetla koniec na E3. 3 hetman na f3, długa, no i tu już możemy później przeciwnika bardzo ładnie i bardzo szybko naparzać na skrzydle królewskim, także to jest też taka typowa idea w tego, typu, w tego typu sytuacjach, także w tym kierunku możemy sobie pójść, no i w tej sytuacji jeżeli poszło coś innego niż posunięcie d6 na przykład, tak, no to oprócz tego możemy jeszcze widzieć posunięcie typu a6, tak, przeciwnik, nie wiem, gra jakieś pułapkowe warianty, wiesz, zobaczył jakieś posunięcia typu goniec b5, czy tam tego typu rzeczy kiedyś, no i stwierdził dobra, chcę już to na amen po prostu kiedykolwiek wymiać no to wtedy znowu możemy jakoś tutaj zareagować na pozycję przeciwnika, ja proponuję na jakieś A6 takie dziwolągi, po prostu pójść G3, goniec na, e, goniec na G2 i za chwilę dojść do posunięcia powiedzmy D4. To jest dla mnie bardzo e, bardzo spoko opcja, kiedy jeszcze przeciwnik się nie sprecyzuje, czy chce pójść tak, czy chce pójść G6, po prostu kiedy gra jakieś A6, E6 przed ruchem skoczka i przed, przed powiedzmy stawianiem fianchetto, to wtedy po prostu ja w tej pozycji uderzam z szybkim posunięciem G3, goniec G2 z bardzo spoko gireczką, właśnie, żeby e, za chwilę pójść powiedzmy goniecem na G2. Taki wam pokażę teraz przykładowy wariantik. patrzcie na g2, koniec na w7, na przykład, żeby teraz tu nic nie, nie wisiało, Koń na e2 znowu, tak, prosta idea i powiedzmy e6, jeżeli poszły b4 po prostu możemy pójść posunięciem, póki jeszcze jest szansa, w tej pozycji możemy pójść posunięciem konia d5, nie? Bardzo ładnie się zapakować i po e6 pójść posunięciem konia e3 później z szybkim posunięciem d4 i bardzo ładnym przechwyceniem pozycji wiadomo, chcemy tu jeszcze jakoś zroszować na pewno pójść d4, później koń bije d4 i to jest mega, mi się wydaje, przyjemna poza do gry w tej, tej właśnie sytuacji także tego się w ogóle nie boimy i ta sama sytuacja po posunięciu e6 tylko teraz musicie drodzy widzowie zapiąć pasy dlaczego dlatego że posunięcie e6 uważam że trochę wywala naszą koncepcję dlaczego dlatego że po posunięciu f4 byśmy szybko dostali posunięcie d5 i ta pozycja uważam nie jest dla nas taka przyjemna z uwagi na to że przeciwnik może później bardzo szybko zapakować posunięcie d4 tak w tej pozycji także tu jakieś posunięcie kolejne f3 wtedy uważam że to już są jakieś takie Potrzebne tutaj nieprzyjemności i nie jestem fanem tego typu pozycji, dlatego tutaj mam taką delikatną może nie nowinkę, ale wariant, który przez większość zawodników jest totalnie nieznany, i można szybko wpaść w duże kłopoty, nawet ba, w mistrzostwach USA były właśnie tego typu pozycje, i tam szybko zawodnik 2,600, to zobaczymy sobie później partię modelową, wpadł w ogromne właśnie kłopoty. No i w tej sytuacji jest posunięcie z mojej strony g 2. Czyli znowu, jeżeli oponent jakieś będzie świrował głupoty, typu oszustki, nie? To wtedy ja proponuję znowu posunięcie G3 goniec na G2, czyli powiedzmy, mamy dokładnie przejście od tych ustawień, które już mieliśmy wcześniej, czyli posunięcie górę na G2, koniec na B7 z tą właśnie ideą, później roszady posunięciem ewentualnym D4. Nie to jest nasza podstawowa idea w tej pozycji. Albo jeszcze tam że powiedzmy E1 D4. Jeśli by się zdarzyło, że tam oponent by jakoś pchnął, na przykład B4, tego się w ogóle nie boimy, bo zawsze możemy zapakować albo konia na D1, i później tym koniem wyjść przez D2 na C4, albo na B3, albo będziemy mogli pójść przez pole przez pole A4 to przeciwnika jakoś zablokować, także to jakby jest totalnie dla nas nie, nieistotne. Tutaj nie mamy się w ogóle absolutnie czego w tej, pozycji, e, w tej pozycji bać. Także w tej sytuacji tak możemy to sobie popykać i widzimy, że tu jest kilka takich różnych przejść po tym E6, A6, ale tutaj zauważmy, że może być konie na G2 i teraz przeciwnik powie, aha, to już mi się udało dlatego, że teraz pójdę posunięciem powiedzmy posunięciem koniem na c6, tak? I teraz przeciwnik powie, ale cię oszukałem, nie? Marcin, tak? No w tym wypadku ja się totalnie o to, o to osobiście nie spinam, bo znowu g3, możemy pójść i znowu z tą samą ideą po posunięciu d5 mamy coś, czego na 100% wam powiem, wasz przeciwnik nie będzie absolutnie znał, mianowicie, tutaj oczywiście on tak się rusza z takim delikatnie francuskim stylu, czyli to posunięcie d5, ale w tej pozycji posunięcie d5 też może dać pewne nam szanse na zrobienie ewentualnie. Izolowanego piąta przeciwnikowi. To znaczy teraz muszę oczywiście wybić. Wybijamy. No, bicie chyba na nie przychodzi, no bo oczywiście zbicie koniem bije D5. E, także wybicie tutaj i posunięcie D4. I tu szybko przeciwnika chcemy bardzo ładnie e, przyatakować, żeby ewentualnie przeciwnik sobie gdzieś tam wyrobił tego izolowanego pionka. Niektórzy będą tacy zawodnicy, że oni sobie stwierdzą, że ja chcę pchnąć pionka na C4 na przykład, nie? Ale to jest głupota. Dlaczego? Dlatego, że wtedy mamy darmowy atak na punkt D5. To jest taki odstały pionek, który jest bardzo łatwym obiektem ataku. Czyli tu posunięcie go jest nie 2 powiedzmy, pójdzie konik na f 6 na przykład, nie? Możemy sobie zruszać. Pamiętajmy, drodzy widzowie, pamiętaj. Pamiętajcie o rozwoju. Bardzo ważna kwestia w kontekście właśnie otwarcia. Powiedzmy, gońc na E7, możemy pójść posunięciem typu, e, nawet posunięciem koni na F4. No i zauważmy, są ogromne problemy już z punktem D5 w tej pozycji. De facto, po jakimś jest E6, może, wydaje mi się, że możemy śmiało pójść posunięciem albo wieża A1, z ideą tu presji, albo w ogóle koń b 6, gdybyśmy chcieli. No i wtedy posunięcie wieża A1, nie? I przeciwnik ma realne problemy, zauważcie. Po Hetman D7 na przykład, albo Hetman D6, jest problem z pionkiem na, na e6. I tutaj przeciwnik ma niesamowicie duże problemy, żeby tą pozycję skonsolidować. Powiedzmy jakieś konie na d8 na przykład, to uważam, że możemy pójść śmiało posunięciem jakimś koniec g5 na przykład. No tu jest tak tak duża, albo dama e2 na przykład, nie? Jest tak duża przewaga już pozycyjna, że nawet nie ma o czym mówić, drodzy widzowie. Także tutaj naprawdę spoko gierka, nie musimy się o niczym stresować. Także to są te ustawienia z e6, ale tu jest jeszcze coś, o czym ja nie powiedziałem. To znaczy, tutaj, gdy poszło posunięcie C1, no to oczywiście musimy odbijać, nie? Po jakimś gońceniu C5 możemy śmiało pójść posunięciem gońceniu na E3. No i zauważcie, my chcemy skończyć rozwój znowu gońcąc g 2 no i bardzo ładny atak na punkt na punkty D5. Także to jest moim zdaniem bardzo fajna próba na to, żeby przeciwnika gdzieś tam ewentualnie skoczyć, albo nawet może przeciwnik, zauważmy, przeciwnik może tutaj podstawić figurę. To znaczy, po bardzo naturalnym posunięciu typu koń na F6, może się za chwilę okazać, że jest posunięcie koń na C6. Ups! Wisi to? Wisi to po posunięciu BBC, jest gońc BBC5, no i mamy oczywiście za darmożkę figurę więcej w tym właśnie wariancie. E, także to są tego typu e, schematy. No i teraz, co się dzieje po tym koniec G4, bo to jest podejrzewam coś, co pewnie teraz wiele widzów rozpaliło. No przecież tu jest związanie, tak? Jest związanie. Tu jest atak na punkt D4, no chyba się pojawia sypie, Nie do końca. Tu mamy absolutny szoker, drodzy widzowie, jest absolutny szoker. Jest to posunięcie gońc na G2, uważam. Bardzo silny ruch, dlaczego? Dlatego, że tak, teraz się wydaje, hmm, Marcia no, ale podstawiłeś, nie? Przecież tutaj, w tej pozycji, jak pójdzie posunięcie CBD, no to jest problem, nie? Nie do końca, bo tu możemy oczywiście potem goniec G2 zbić teraz skoczkiem na D5 i przeciwnik dalej zostaje z izolowanym pionkiem na polu D4. Z drugiej strony, no dobra Marcin, to okej, okay, to, to ci się udało, ale co się dzieje po posunięciu koń bije D4? I tutaj bardzo ważna uwaga, co tutaj trzeba zrobić? Tu się gra po posunięciu H3. Po co? Po to, żeby na jakiś ewentualny goniec na H5 pójść posunięciem G4, koniec na G6 i znowu przeciwnika zostawiamy z tym jakże ładnym, izolowanym pionkiem. Tu oczywiście ten pion za chwilę jeszcze poleci. Mamy lepszy rozwój, za chwilę Roszada wieża A1 jest ogromna presja na pozycja przeciwnika. Ale co się stanie, jeżeli przeciwnik pójdzie posunięciem GONEX na F3? Uuu, to jest ciekawe, nie? Po posunięciu GONEX na F3, i to jest jakby coś, co ja sprawdziłem sobie już jakiś czas temu, kiedyś analizowałem z silnikiem, z jakimś Alfa Zero na przykład, to tutaj silnik ma bardzo fajną ripostę. Mianowicie to jest permanentnie sobie pianek w pozycji i plus król jest cały czas nierozwinięty. I tutaj jest posunięcie król F1. Bardzo ładny ruch O co chodzi? Przede wszystkim Jeżeli oponent wybija No to oczywiście król g2 Co uważmy, że to cały czas wisi Grozi koń b1,4 Po jakimś odejściu skoczka po prostu kasujemy pioneczka, nie? Albo chyba nam, albo skoczkiem. Ja bym mówił o osobie, się skoczkiem, mam przewagę w rozwoju. Także koń bije tutaj. Później C4 na przykład, bym wykonał, żeby konia jeszcze umocnić. Konia C3, gońce C4, powiedzmy wieża A1. I to jest super poza do gry, prawda? Gdyby nastąpiło konia na E2, no to oczywiście znowu dama na E2, powiedzmy gońce e 7 i partię możemy bardzo ładnie w tej sytuacji po prostu ogrywać, nie? Także to jest mega, mega tutaj wygodna pozycja. Powiedzmy jakieś bicie, bicie, konia D5. Uważam, że to jest fajna poza. Powiedzmy jakieś gońce w 4 wieża A1, wieża AD1. Bardzo prosta presja, stoimy delikatnie, wyżej, delikatnie, bardziej aktywnie w tej właśnie pozycji. Także to jest coś, co, co przeciwnik może bardzo szybko wpaść. A w ogóle może wpaść takie te, tego typu rzeczy. Patrzcie, konie na F3 na przykład szachnie I to paradoksalnie wygląda bardzo aktywnie, ale przegrywa. Dlaczego? Dlatego, że jest Król F1 znowu. Król 1 i po końcu na H5, G4 i nie ma jak bronić gońca oraz skoczka. Wygrywamy figurę. Koniec partii. Także tutaj jedna z figur poleci na pewno. Po gońcu na G6 możemy po prostu pójść po na F3. Białe wygrywają. Także to jest mega, nie, mega taka nitka, która może być naprawdę trudna dla przeciwnika i której może właśnie nie znać. Ewentualnie tutaj jeszcze, drodzy widzowie, może być posunięcie koń na E2 na przykład. Nie? To też widziałem w, w jakimś turnieju. To właśnie było z Mistrzostwach USA, jak się nie mylę. To było HB i po prostu. Koniec nie bije C3. Baby EC3, i to zobaczmy, jest bardzo ładny atak. Presja o przykątnej, wieża B1 z ideą, wieża bije B7. Naprawdę, ta pozycja jest bardzo, bardzo solidna, właśnie dla koloru białego. Także, także to jest to. I to są te warianty z tym E6. Jakby to są te ustawienia z tym E6, które uważam są dosyć istotne i które trzeba po prostu znać, żeby szybko jakieś ewentualne problemy mieć. Czyli tutaj po prostu koń na G, pamiętamy, koń z G na E2. No i to oczywiście później idea G3 gojąc G2, D4. Tak, żeby, żebyśmy właśnie w tym kierunku po prostu bardzo ładnie polecieli. No i teraz przejdźmy, właśnie, do tych naszych główniaków. Które, które się pojawiają po tym końca 6 właśnie G6. No i tutaj, drodzy widzowie, po posunięciu końca C6, no oczywiście, jest nasza F4. No i znowu przeciwnik może trochę znowu zmiksować, czyli tej, na przykład z tej pozycji pójdzie sobie A6, nie. No i tutaj nie ukrywam, nie jestem fanem posunięcia już G3, tylko tutaj po prostu koń na F3, kiedy już jakby mamy to F4 zgrane, jest obce tego konia F3, to jest dla mnie spoko. I po posunięciu E6 po prostu do czwórka i znowu przechodzimy w te fajne schematy, czyli te koniec na e 3 hetman na F3 długoszada G4, G5 i przeciwnika możemy bardzo ładnie atakować. Także to jest coś, co mi się zawsze bardzo podobało w tych pozycjach i jestem bardzo tutaj elastyczny, jeżeli chodzi o tego typu setupy. Tak samo tutaj, gdyby nastąpiło znowu E6, kto by się spodziewał koni na F3, no i tutaj znowu przejście w pozycji D4 i pakujemy za chwilę znowu te same plany gry Hetman, goniec, długa, długa roszada, G4, G5 i przeciwnika dociskamy. Nie, Także to jest też bardzo fajna sytuacja. No i tu się pojawia kwestia właśnie tego jeszcze fianchetta, czy tam fianchetta, że po tym posunięciu, goniec G7 jest to A4, przeciwnik sobie stwierdzi, aha, dobra, Czyli on tu chce pójść pod E6, posunięciem go więc B5, nie? no to może ja będę sprytny i pójdę posunięciem E6. Można tak pójść, ale z reguły powiem tak. Posunięcie E6, czyli takie osłabianie się w pozycji w Sycylu, E6 i G6 ze sobą nie gra, moim zdaniem. Czyli robi się trochę taki ser szwajcarski. Zauważcie, że robi się teraz takie dziury totalne po tych czarnych polach i właśnie my to możemy wykorzystywać. Z reguły na każde takie ustawienie po takim serze szwajcarskim, po takim jednym kompleksie pól, uważam, że w tej sytuacji zawsze warto wrzucić posunięcie E5, żeby tutaj mieć szybką, fajną. Presję na, na te punkty, no i tu możemy sobie później pozycję właśnie rozwijać. Powiedzmy koń na e 7 to zauważcie, koń na e 4 za chwilę się pokajemy. Powiedzmy, on sobie zroszuje, możemy pójść tym naszym klasycznym rozwojem. Ja tu miałem przygotowane posunięcie H4. Jest dosyć ciekawe, które sobie analizowałem z silnikiem. Nie jest to tak zwany must have, nie musicie tego robić, ale mi się bardzo podobało to posunięcie, bo chcę szybko pójść w tym wypadku posunięciem H5 do przeciwnika zajechać, nie? To jest taka, taka, taka moja idea, ale powiedzmy, nawet gdybyście to chcieli robić, to możecie też po prostu pójść posunięciem C3 z idod D4 i też będzie w porządku. nie? Także tutaj pozycja jest bardzo mi się wydaje przydatna też, też taka prywa z posunięciem C3 i tu wszystko jest moim zdaniem bardzo, ale to bardzo dobrze. Także to jest takie szybkie omówienie w mojej opinii tej pozycji. Tu więcej jako tako wariantów Wam nie przytoczę, bo też nie ma sensu jakoś się to ja tym mocno pochylać. Naprawdę tu jest sporo ciekawych nitek, no ale mówię, główne jest to, że tu ludzie by dobrali to posunięcie D6, żeby nie było tego posunięcia E5 tak szybko, żeby koń mógł się wyprowadzić właśnie na pole f 6 Także to jest jakby to no i tu, tu jest to posunięcie goniec na B5, to posunięcie oczywiście goniec D7, po koń na e drodzy, widzowie, tu się nie boimy, możemy wybijać znowu, tak? Przeciwnikowi psujemy strukturę pionową. Kiedyś się tylko należy okazja oczywiście, pamiętajmy, żeby to zrobić. No i tutaj posunięcie D3, żeby bronić tego pionka. E4. za chwilę Roszada, no i klasycznie dama A1, dama H4. Także to jest wszystko w porządku. Na ewentualne to, co tam podała chyba gili w swoim kursie, jak się nie mylę. Tam było posunięcie gojęc D7 i on tam rozpatrywał właśnie rozsadkę, jak się nie mylę. I ja tutaj proponuję posunięcie D3. Dlaczego? że po posunięciu A6, żeby było zbije, bije i posunięcie A5. I teraz przeciwnikowi fiksujemy ewentualnie punkt właśnie B6 i na każdy wiecie, jakieś próby typu B5 będziemy w stanie przeciwnikowi te pionki porozbijać i oponent zostanie z takim dosyć odstajem pionkiem A. tu często są, to była taka bardzo fajna partia raporta chyba z Janem Krzysztofem Dudą. Tam było koń D2, koń 4 bardzo fajna idea. Oczywiście tam jakaś roszadka jeszcze była wiadomo, czyli tu było, koń, bo można było zroszować ogólnie w pozycji. Koń na F6, tam było posunięcie koń D2, roszada, tam zagrał właśnie sobie Jan, Janek, no i tam raport właśnie wpakował posunięcie koń 4 no i tam skończyło się finalnie remisem, jak się nie mylę. W tym wypadku. Także, także to było to. No i cóż, drodzy widzowie, to było takie szybkie omówienie. No pamiętacie tylko o tym ataku, nie? żebyście lecieli właśnie po tej ruszadce. Najpierw to posjęcie D3, żeby być gotowe na posjęcie A6. No i tutaj, oczywiście, chcemy zroszować. Bardzo ważny plan gry. Dama A1, Dama H4, F5 jest na H6 koina G5 i ładujemy cały sprzęt na pozycję przeciwnika i to jest właśnie to. No i to oczywiście po tej ruszatce po prostu lecimy z tym tematem, po prostu jest bardzo prosty atak. Także teraz przejdźmy sobie do takich dwóch partii, które przygotowałem właśnie, które mają pokazać jak w tych pozycjach możemy różne pozycje traktować. I właśnie w pierwszej partii modulowej pokażę Wam moją gierkę z turnieju Title Tuesday. Zgrałem z partię z Jemen 2865, właśnie Title Tuesday. Zobaczmy co się w tej partii właśnie wydarzyło. Zauważcie, jest też szóstka, tak jak mówiłem, często te ustawienia i G6 i końca 6 one często przechodzą pomiędzy siebie, także tutaj wszystko jest jakby pod kontrolą. Poszło posunięcie F4, G6, posunięcie na F3 gojąc G7, A4 zgodnie z założeniami, tak? To idziemy w tym kierunku. Pytam przeciwnika, co on zrobi? No i oczywiście jest posunięcie K1 na C6, czyli teraz jakby już jesteśmy w naszej głównej nitce. Bardzo ładnie to tutaj u nas wszystko przeszło. Poszło gojąc B5, oczywiście gojąc D7, D3. Bardzo ważne, pamiętać o tym, żeby tu zrobić D6 przed posunięciem Roszadą, żeby tutaj nie było tego posunięcia. A6. To jest jakby taka jedna ważna tutaj uwaga. Posunięcie A6 jest bicie, bicie. No i tu jak mówiłem wcześniej w tej części teoretycznej, powinniśmy pójść posunięciem A5, żeby tu mieć delikatną presję, ale spoko. Jakby też można pójść w tym moim kierunku. Zauważcie, że ustawienie jest bardzo elastyczne i możemy robić wiele ciekawych rzeczy. Roszada, koń na F6 i patrzcie Dama a 1 Rozpoczynamy ten atak. Teraz Dama na a 1 za chwilę Dama H4 no i tu będzie za chwilę posunięcie F5 i będzie bardzo ładny atak. Zauważcie. Roszada, Dama na H4, B5. Czyli przeciwnik mówi, dobra Wchodzę all in, zobaczymy co się wydarzy, co ten biały na mnie szykuje, tak jak już Wam pokazywałem, bardzo ładny atak w policji, bardzo tematyczny. Posunięcie F5, nie? Nie boimy się tego. Opowiad sobie policzył, policzył, policzył i poszedł posunięciem B4. No to ja mówię spoko, koń na E2, nie? Bliżej jestem króla, tak? Mogę za chwilę to jakoś wejść, albo jakoś tak, kto wie. Poszło posunięcie G. To było trochę głupie w mojej opinii, co on tu zrobił. Gdyby może poszedł posunięciem typu Dama D7, to już było bardziej logiczne, ale znowu jest to posunięcie goniec H6, znowu ta idea Koń G5 FG, wieża F6 masakra, ta pozycja jest bardzo trudna do, do utrzymania dla przeciwnika, także tutaj to nie jest takie oczywiste. Poszło G No i tak jak wam mówiłem, drodzy widzowie, lecimy za takiem, na h w tej pozycji. Posunięcie FBI a ja mówi, dobra, sprawdzam. Zobaczymy, co w tej pozycji zrobisz. No to ja mówię. Okej, okay, byczku, spokojnie, nie? Ja pakuję koń G5. Zgodnie ze swoimi założeniami właśnie wlatuję w ten atak w tym, w tym naszym bardzo ładnym ataku na skrzydle królewskim. Posunięcie E6, no to ja mówię, okej, okay, gdzieś to już widziałem. To co, pakujemy go, więc bg 7, nie? Jestem gotowy, tu jest totalnie rozwolony. No to co? g 7 i Wieża bije F6. Genialne posunięcie, tak? Bardzo ładny ruch. No, oczywiście poszło król 6 Po posunięciu dama na F6 jest elegancki mat na polu H7. Także to jest coś, do czego my oczywiście w tych pozycjach dążymy. Tutaj posunięcie król na F6. No, ale to już sobie tak policzyłem szybko podczas partii. Wpakowałem ostatnią figurę do gry. Wieża na F1. Poszło król 7 znowu po król G6. W tej pozycji jest w ogóle bardzo ładny mat. Jest dama H7. Król na G5 jest H4. Król G4 i wieża na F4 z eleganckim matem w tej oto sytuacji. Także tutaj po król G7 w ogóle ma w jednym tak samo wygrywam. I w tej pozycji poszło króle 7, no oczywiście ja inkasuję już materiał, który wygrałem. Także który tutaj już zainwestowałem wcześniej. Teraz sobie odbijam. Poszło koń D8, poszło wybicie. No i oponent się poddał po posunięciu Damaha 8, król na C8, Damaha 7, król na C8 i posunięcie db, Prosta. Partia naprawdę nie trzeba, bo tutaj nic kombinować. Moim zdaniem poszło jak po sztuleczku. Zobaczcie, Mistrz Międzynarodowy, partia z gościem 2765, nie? Wydaliśmy się, głowę jakiś tytan w ogóle wiesz, nie do przebicia. A tutaj po prostu poszło bardzo prosto tym schematem, właśnie ataku. Także to jest ta partia, którą chciałem pokazać, właśnie z perspektywy tego ataku klasycznego, w tym naszym właśnie dzisiejszym ustawieniu na obronę styliską. I teraz zobaczmy sobie drugą partię, właśnie w tym ustawieniu z E6, która nam totalnie wybija to naszą podstawową ideę z posunięciem F4. partii numer dwa właśnie widzimy dwóch mega silnych zawodników. Christopher Yu, aktualnie gość, który podchodzi pod 2700 Elo, jeden z młodszych amerykańskich arcymistrzów, gra z Danielem Narodyckim, też bardzo silnym zawodnikiem, w szczególności na szachach właśnie szybkich albo błyskawicznych. Także zobaczmy, 4C5 to w ogóle była partia z eliminacji do mistrza USA, także To trochę pokazuje, jaki to jest ważny pojedynek. Jest posunięcie, a 6 zauważmy, tak? Czyli tu przeciwnik już szykuje się na F4 z posunięciem D5. Także tutaj Christopher Yu co robi? Gra po koń na G2, czyli to, co chcemy zrobić, czyli za chwilę G3 z ideą na G2, i później po D4. Także poszło końca R6, posunięcie po G3, mamy D4, wybicie, wybicie i D4. Także zgodnie z naszymi założeniami, właśnie tej szybko chcemy przeciwnikowi wyrobić tego izolowanego pionka. Poszło gojąc G4 i posunięcie go jest na G2, czyli zauważmy, nie? Teraz niby tutaj leci pion, ale on nie leci, bo jest bardzo tej wszystko fajnie u nas skoordynowane. Posunięcie koń Biedeszeli poszło w partii, poszło H3, no i to już oczywiście Dania Rodycki się zastanawiał, o co w ogóle chodzi temu Christopherowi No i poszło koniec na F3. Poszło posunięcie koniec na Król na F1. W tej sytuacji poszło koniec na f no ale to jest absolutnie duży błąd, ponieważ zostawianie białego z tak silnym gońcem w pozycji jest po prostu karygodne. I w tej partii poszło posunięcie koniec Bije na F3. I teraz mamy bardzo silnego końca, właśnie poszło BBJC, no i zauważmy, ok. Trochę mamy tutaj sałą pionowo, ale to wisi, to wisi. Tu są problemy. E, para po stronie Białego, i to jest pozycja absolutnie genialna. Patrzcie, co to nastąpiło. Pos poszło posunięcie wieża B1, czyli tu już atakujemy punkt B7. E, w tej sytuacji poszło dama D7. No, oczywiście c 4 żeby sobie tutaj materiał po prostu odbić w tej sytuacji. Poszło tak, poszło CB1. Goniec d Po wybiciu koń D5, prawdopodobnie drodzy widzowie, no po prostu mają posunięcie typu z D5, D5, dama D5, dama D5, wieża D5. I posunięcie wieża bije B7. To jest najgorszy, jakby scenariusz z bardzo fajną pozycją. Albo po posunięciu koń B1-5 możemy pójść posunięciem król G2. A ja później wieża A1, C4 z bardzo silnym właśnie atakiem na pozycję przeciwnika. Też ogromną przewagą. Także tego się nie musimy absolutnie bać. Poszło go J6, doma na E2, No i zauważmy. Król na G2, on kończy sobie rozwój. Ma teraz tutaj ogromną właśnie przewagę taką strategiczną. Materialnie jest równo przede wszystkim, tak? Także tutaj mamy absolutnie genialną sytuację na szachownicy. Poszła 4 Christopher Józef robi. On tu chce w tej pozycji już rozbijać przez posunięcie A5. I za chwilę tego pionka B totalnie masakrować. Także poszło po nam dama na F5, no i w tej pozycji e, A5. 7, no i tu już parcie bardzo ładnie na tej parze gońców zaczyna przeciwnika ogrywać, odcina jakiekolwiek szanse możliwości kontry. No i tu już Daniel Narodycki wejdzie z w 1 D4, no ale to jest jakby taki ostatni, można powiedzieć, moment, kiedy coś tam jeszcze robi w tej pozycji. Tu już absolutnie nic nie, ma, ponieważ poszło bicie, a bije B, a bije B, wieża d to już podwisuje, tak, jest wolny 5D. Naprawdę mega trudna sytuacja dla przeciwnika. Także poszło to, poszło to, no i tej Christopher Yu bardzo ładnie tą pozycję dociska. Wiadomo, tam było trochę błędów po drodze, no ale obiektywnie dograł się do pozycji wygranej, ma wolny. Pionka D, no i finalnie tam przeciwnika wycisnął w kolejnych kilka posunięć w tej, właśnie, w tej właśnie pozycji. No, od początku do końca można powiedzieć, że przeciwnik był dociskany, tam jeszcze poszło kilka posunięć, no, ale finalnie po tych seryjnych wymianach nastąpiło bardzo ładny taki właśnie przerzut króla przez pole 3 No, po prostu przeciwnika tutaj bardzo ładnie ograł. Także poszło to, poszło to, no i tu się okazuje, że nagle jeszcze jest szansa na remis, ale po kru 5 już praktycznie tej szansy nie było. No, i tu oponenta bardzo ładnie to takim marszem króla. Zauważmy. Tu już król podchodzi bardzo ładnie do ataku. No i w tej pozycji przeciwnika zaczyna wyciskać. Także tam poszło jeszcze kilka posłów. Oczywiście partia online'owa, także trochę gorsza jakość, ale obiektywnie pokazuje jak tę pozycję właśnie rozgrywać. Także poszło to. Poszło wieża C6. W się przeciwnik przełamał. Poszło wieża na B6. Wieża na B5. Skonsumował piąka i tą partię później elegancko sobie wygrał. Także takie oto rozwiązanie. Mamy za chwilę nieuchronne wieże A8. I tak się prezentuje nasze podstawowe ustawienie na obronę zacylijską. Uważam, że dosyć ciekawe. Warto je wykorzystywać. Naprawdę, kiedy już nie ma się totalnie, totalnie pomysłu, sobie do tego filmiku wróćcie, zobaczcie, co możecie zrobić i uważam, że będzie bardzo, ale to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o to. Także naprawdę i tak przede wszystkim taka jeszcze uwaga na sam koniec. To nie jest takie otwarcie, które powinniście ładować cały czas, czyli powiedzmy partia po partii, tylko raczej to jest takie ustawienie, że raz na trzy, raz na pięć partii wrzuć powiedzmy, żebyście mieli coś takiego bardziej głównego typu koń na f w drugim ruchu, bo to jest o wiele bardziej dla was rozwijające, ale warto mieć właśnie czasami w naszym repertuarze w szczególności na blicka i na, i na nie na klasyka, tylko oczywiście na rapida, mieć takie ustawienia schematy, a nie tylko właśnie jakieś trudne warianty forsowe, tylko warto też mieć schematy w swoim repertuarze, żeby można było czasami właśnie w takiej sytuacji kryzysowej sobie to wyciągnąć i mieć bardzo fajne ustawienie do grania właśnie w tego typu momentach. Także to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało nagranie, dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba moja propozycja, właśnie reagowania na Sycylikę. No i oczywiście, będzie im bardzo miło, gdybyście zostawili pod tym nagraniem, oczywiście subskrypcję na moim kanale, bo mi to bardzo, bardzo pomogło właśnie w rozwoju tegoż właśnie mojego kanału. Także dzięki bardzo, trzymajcie się gorąco. Cześć.